to idzie coraz dalej i wkrótce, brzydko mówiąc, to wszystko walnie. Działania Hanny Gronkiewicz-Waltz mają na celu rozmycie odpowiedzialności za gigantyczną aferę, w której poszkodowanych jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ona jest chodzącym jednym wielkim kłamstwem. Nie usłyszałam od niej ani jednego ludzkiego, ciepłego słowa pod adresem ofiar tejże reprywatyzacji. Jak się okazuje, teraz działała grupa przestępcza. Czy pytałby pan szefa wielkiej korporacji, dlaczego w jakimś magazynie są rozsypane śrubki? No miasto jest w pewnym sensie wielką korporacją, na czele którego stoi prezydent. Teraz działała grupa przestępcza.